Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Czynności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk, który zapoznał się z instrukcją obsługi oraz funkcjami urządzenia. Urządzenie PCP06 służy do sterowania wentylatorem łazienkowym. Zadaniem przekaźnika jest załączenie wentylatora w momencie załączenia oświetlenia łazienki, a następnie odliczenie czasu podtrzymania pracy wentylatora po wyłączeniu oświetlenia. Realizowane jest to poprzez zabudowę przekaźnika PCP06 w puszce bezpośrednio pod łącznikiem sterującym oświetleniem. Urządzenie przeznaczone jest do zabudowy wewnątrz puszek elektroinstalacyjnych 60 mm, jednak wskazane jest, by puszka była puszką pogłębianą lub też najlepiej kieszeniową. Wyprowadzone z przekaźnika przewody ułatwiają montaż przekaźnika w puszce, ponieważ są giętkie, łatwo układają się w puszce, a brak zacisków przyłączeniowych śrubowych w samym urządzeniu nie pogrubia wymiarów przekaźnika po podłączeniu przewodów, co występuje w przypadku wyprowadzeń przewodów z boku modułu, a nie panelu frontowego. Przekaźnik PCP06 posiada przewody przyłączeniowe oznaczone jako L, przewód koloru czarnego, służy do podłączenia zasilania przekaźnika. Należy podłączyć go do potencjału fazy L. P, przewód brązowy, stanowi wyjście przekaźnika. Należy podłączyć go do wentylatora lub innego odbiornika. Podawać będzie on potencjał fazy zasilającej w wentylator lub inny odbiornik w momencie, gdy przekaźnik jest załączony. N, przewód koloru niebieskiego, służy do podłączenia zasilania przekaźnika. Należy podłączyć go do potencjału neutralnego N. IN, przewód koloru czerwonego, służy do podłączenia łącznika światła. Należy podłączyć go równolegle z oświetleniem łazienki. Na panelu przednim znajduje się także potencjometr obrotowy umożliwiający nastawę czasu podtrzymania wentylatora w zakresie od 10 sekund do 16 minut. Obok znajduje się dioda LED prezentująca stan pracy przekaźnika. Montaż ułatwia także laserodruk prezentujący podłączenie urządzenia oraz jego podstawowe parametry techniczne. Celem prezentacji montażu oraz działania przekaźnika PCP06 zaprezentujemy jego współpracę z łącznikiem klawiszowym zasilającym światło oraz wentylator łazienkowy. Okablowanie należy poprowadzić z rozdzielnicy do puszki przy łazience, gdzie montowany będzie przekaźnik czasowy do sterowania wentylatorem typu PCP06. Przewód z rozdzielnicy do puszki powinien być wykonany zgodnie z normą jako przewód 3 x 1,5 mm2. Następnie przewód prowadzony jest od puszki wentylatora do puszki przy lampie znajdującej się w łazience, a także wyprowadzany jest przewód zasilający wentylator. Podajemy napięcie zasilania do przekaźnika PCP06. W tym celu przewód koloru czarnego łączymy z potencjałem fazy L. Przewód niebieski podłączony będzie pod przewód neutralny N. Przewód neutralny trafia także na oprawy oświetleniowe. Podłączamy wentylator łazienkowy. W tym celu przewód neutralny N trafia na jeden z biegunów napędu. Drugi biegun podłączamy do wyjścia przekaźnika PCP06. W tym celu przewód wentylatora łączymy z przewodem brązowym przekaźnika PCP06. Przewód fazowy podajemy na łącznik zasilający źródła światła. Z łącznika sygnał trafia jednocześnie na źródła światła oraz na zacisk IN przekaźnika PCP06. Łączymy zatem przewód czerwony
przekaźnika z wyjściem łącznika. Tak zmontowany układ steruje oświetleniem oraz automatycznie wentylatorem. Załączenie oświetlenia spowoduje także uruchomienie pracy wentylatora. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator pracować będzie jeszcze do czasu odmierzenia nastawionego na przekaźniku czasu. Działanie przekaźnika PCP-06 polega na opóźnionym wyłączeniu wentylatora łazienkowego. Po wyłączeniu oświetlenia automatycznie wyłączy się także wentylator. Po wyłączeniu oświetlenia urządzenie PCP-06 odmierza czas nastawiony na potencjometrze. Następnie wyłącza wentylator.